czasach wojny, no to Niemcy szybko i sprawnie poradzili sobie z zamiejscowymi inspektoratami, które działały w Opolu i na terenach Koźla, powiedzmy. Natomiast ta praca konspiracyjna, która trwała do jesieni 1946 roku, także na ziemiach Śląska Opolskiego, związana jest, rzecz ciekawa, przede wszystkim z migrantami. Chodzi o ludzi, którzy ewakuowali się w sposób zorganizowany, krótko mówiąc, uciekając przed sowieckimi represjami spod okręgu rzeszowskiego Armii Krajowej. Ci ludzie zdołali opanować tymczasowe zarządy powiernicze i za ich pomocą zyskiwać miejsca pracy, warsztaty, mieszkania. No i w ten sposób ulokowali się na terenach Górnego Śląska. Były to i struktury ogniwa dowodzenia, no czyli przede wszystkim sztaby, bo ze Śląska dowodzili podówczas jeszcze opolskiego, bo Zabrze leżało wówczas na Śląsku Opolskim, było nie było. Oprócz struktur dowodzenia były struktury wywiadowcze. Tu na Śląsku wiele się działo, tu ruszała produkcja, tu był ten rozmach związany z odbudową. Węgiel, stal, u was cement właśnie. No i w związku z tym warto było znać dane z tego Górnego Śląska wywiadowcze. Stąd i powstały tu specjalne struktury wywiadowcze. Brygady wywiadowcze zostały rozbite jeszcze w 1946 roku. Iskra dotrwała do 1948 w zasadzie i też została rozkonspirowana, złapana przez aparat bezpieczeństwa. No i tworzono uniwersalne struktury terenowe WiN-u. Powstały jako pierwszy okręg opolski. Wyklęci, zapomniani, a teraz zapominani powoli. Jak wygląda w tej chwili ten fragment historii w polskich podręcznikach i w polskiej szkole? Jeżeli chodzi o podręczniki i jeżeli chodzi o szkołę, to nie zapomniani i nie pomijani, tylko standardowi, tak bym to określił. Coś, co 10 lat temu, 15 lat temu było taką falą i to wznoszącą się. Wprowadzane było święto związane z datą z 1 marca 1951 roku. Pojawiały się pierwsze upamiętnienia w postaci pomników. Pojawiały się grupy rekonstrukcyjne, które nawiązywały do podziemia niepodległościowego, antykomunistycznego. I naturalną koleją rzeczy było to, że wówczas to zainteresowanie było znacznie większe. Od tego czasu, choćby od ustanowienia święta minęło już przecież ponad 10 lat, ta fala opada. Żołnierze niezłomni stają się elementem standardowym, jeżeli chodzi o edukację. Do tego zapominania, o którym mówią niektórzy, należy dodać element, który jest związany z tym, że w ciągu ostatnich kilku lat pojawiło się trochę publikacji i wypowiedzi, które podważają sposób, formę, bo może nie same idee, które były związane z walką o niepodległość i o wolność Polski, tylko metody, które były stosowane. To jest taki element, który sprawił, że u części osób zapaliła się ta przysłowiowa lampka, która mówi o tym, no tak mówicie nam bohaterowie i niezłomni, a tu mamy przykłady pokazujące tych, że to niektórzy wręcz byli nazywani bandytami. To określanie ich bandytami jest moim osobistym zdaniem na pewno krzywdzące, ale to przełożyło się na to, że to zainteresowanie jest nieco inne. Czy to jest rzeczywiście broń żołnierzy wyklętych? Tak, oczywiście. Są to egzemplarze broni, które pochodzą zarówno z Armii Polskiej jeszcze przedwojennej, z Armii Krajów Zachodnich, które pozyskiwane były z zrzutów, oraz broń, która przyszła do naszego kraju z Armią Rosyjską. Tu możemy zobaczyć egzemplarze pistoletu TT wzór 33, który był wtedy najczęściej używany, oraz PPS, czyli pistolet maszynowy, szpagina, który był również używany. I najważniejszą rzeczą, która była wtedy, w tych czasach, to zdobyć amunicję. A amunicję najprościej można było zdobyć na posterunkach MO lub UB. No jeżeli chodzi o taką konserwację codzienną, no to jeżeli ta broń była używana, to wystarczyło ją konserwować i czyścić codziennie. Jeżeli broń była przechowywana, najczęściej była owijana w zwykłe gałgany, szmaty, olejona, zasmarowana, jeżeli to było przechowywane w skrzyniach w ziemi, co niejednokrotnie odnajdujemy do dzisiaj, to taka broń, jeżeli była dobrze zakonserwowana, przechowała się do dzisiaj. Bez wątpienia święto, które obchodzimy 1 marca, jest okazją ku temu, natomiast dla mnie, jako dla wykładowcy i dla nauczyciela, ważne jest to, żebyśmy znaleźli sposób, metodę i efektywne i efektowne formy przekazywania wiedzy, ale przede wszystkim dzisiaj dyskutowania z młodymi ludźmi, zadawania im pytań, zachęcania ich do tego, żeby oni rozmawiali o tym w domu, ale nie tylko przy okazji święta, ale na co dzień. To nie znaczy, że każdego dnia trzeba rozmawiać o żołnierzach niezłomnych,
bezdomnych i wyklętych, ale też nie może być tak, że tylko raz w roku.